Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie, ja jestem Kasia i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych newsach na tym kanale. I słuchajcie, dzisiaj naprawdę grube newsy, grube tematy, ponieważ wczoraj odbyła się najgrubsza zadyma w historii Prime MMA, także jest o czym pogadać, ale oprócz tego inne tematy. Ale zanim przejdziemy, to czas przypomnieć wam o najważniejszej rzeczy, czyli o tym, aby subskrybować ten kanał, żeby najnowsze treści was nie ominęły. I nie jest to standardowa gadka, słuchajcie, jest nas naprawdę coraz więcej, aż 108,5 tysiąca subskrybentów, także super. Ciche marzenie moje jest takie, żeby po tym filmie było 110 tysięcy, także jeżeli... Chyba dacie radę. Jeżeli chcecie śledzić mnie, Jakuba i inne osoby na tym kanale i być z nami na bieżąco, to wchodźcie, dawajcie suba. No i łapka w górę też się przyda, także wiecie co robić. I słuchajcie, co dzisiaj? Zawodnik Prime MMA z poważnymi zarzutami? Michał Pasternak wyzywa dziennikarza na pojedynek. Don Casio w mocnej rozmowie z szalonym reporterem. Czy to koniec Prime MMA? Kłopoty znanego freakfightera zamyka swój biznes. Największa zadyma w historii. Jacek Murański powraca. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tych najmocniejszych tematów, to czas powiedzieć sobie o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że restauracja jednego z polskich freakfighterów została zamknięta. A mowa tutaj o restauracji Roberta Burneki, inaczej znanego jako hardkorowy koksu. Dla starszej widowni Roberta znacie pewnie z kulturystyki, a dla młodszej widowni dał się poznać jako zawodnik federacji High League, która niestety niedawno została zamknięta. I tak samo jak zamknięta została federacja High League, tak samo zamknięty został jeden z biznesów Roberta, a mianowicie, jak pewnie wiecie, Robert ma kilka własnych biznesów, jest to m.in. sieć siłowni czy sieć burgerowni. Teraz okazuje się, że jedna z nich została jednak zamknięta. A mianowicie chodzi tutaj o lokal znajdujący się na ulicy Warszawskiej w Katowicach. Jest to jeden z 8 punktów Burnejki w Polsce. A dlaczego lokal został zamknięty? Tego tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, więc trzeba czekać na odpowiedź Roberta. Za to na odpowiedź długo nie musieliśmy czekać w kolejnym temacie, a mianowicie w spinie, która powstała pomiędzy Michałem Pasternakiem a naszym redaktorem, czyli Jakubem Kuligiem. Słuchajcie, wiem, że brzmi to absurdalnie, dlatego na wstępie, zanim przejdziemy do tego newsa, zaznaczę, że tak naprawdę wszystko to, co dzieje się teraz w mediach i działo się w ostatnich dniach, raczej panowie traktują w formie żartu. Czy to kiedyś rozwinie się w coś więcej? Tego nie wiadomo, chociaż zaraz przedstawię wam dowody na to, że możliwe, że coś więcej z tego się urodzi. No ale przejdziemy do tematu. Jak pewnie wiecie, ostatnio popularny wampir udzielił wywiadu Arturowi Przybyszowi, w którym skrytykował analizę, którą Kuba przeprowadził wraz z szalonym reporterem podczas szalonego podcastu. Ja nie rozumiem sytuacji w momencie, jak walczyłem z Szeligą i oglądałem podcast u szalonego i nie wiem kto tam, Kulik, jak on teraz się nazywa, i przez cały moment, kiedy on mówił o mojej walce, to ja odnosiłem wrażenie, że to Piotrek wygrał walkę, Piotrek najwięcej zyskał na tej walce i najlepiej się pokazał. A ja bym chciał zauważyć, że to ja wygrałem walkę i to w moim odczuciu to ja się lepiej zaprezentowałem. Przedstawianie kogoś w tym momencie wygranego w złym świetle, a przegranego w dobrym, to dla mnie w formie dziennikarskiej jest trochę słabe. Następnie Kuba na swoim Instagramie wrzucił odpowiedź dla Piotrka, ale widocznie to nie było wystarczające, ponieważ wczoraj Michał Pasternak wrzucił na swoje Instastory właśnie taki post i zaproponował zrobienie kolejnej konferencji, która byłaby transmitowana na EBEB. Jak pewnie wiecie, ostatnio przed golą KSW Koloseum 2 mogliśmy na kanale EBEB zobaczyć konferencję, w której udział wzięli m.in. Rafał Jackiewicz, Michał Pasternak czy właśnie Artur Przybysz. Konferencja dosyć bekowa i tak samo teraz bekowo wpadli oni na pomysł, aby rozwiązać najpotężniejsze konflikty ostatnio w internecie, czyli konflikt Piotrka Szeligi z Tomkiem z Fightsportu, Vampira z Kubą i Lizaka z TV reklamą. Czy do takiej konfrontacji dojdzie? Pewnie tak, ponieważ Kuba wyraził chęć i wczoraj na Instagramie, zaznaczam, humorystycznie wstawialiśmy takie oto zdjęcia. Ale chyba jednak niektórzy wzięli to na poważnie, ponieważ powstał taki artykuł, który Michał następnie zszarował na swoim profilu na Facebooku. Także słuchajcie, jestem ciekawa waszej opinii, czy uważacie, że walka, podkreślam walka, Michał Pasternak kontra Jakub Kulik miałaby sens? Od razu znaczę, że Kuba nie jest jakimś laikiem i z sztukami walki zajmuje się chyba od jakichś, no, 10 lat co najmniej, jak nie 15, poprawnie Kuba, jak będziesz gdzieś to oglądał. Myślę, że może skończmy na konferencji, ale zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Jestem, tak jak mówię, ciekawa waszej opinii, także... Piszcie, komentujcie i przechodzimy do kolejnego newsa. I tak samo jak już niedługo może dojść do konfrontacji Kuby z Michałem, tak samo ostatnio na kanale Szalonego Reportera w Szalonym Podcaście pojawił się kolejny zawodnik i włodarz Federacji Prime MMA, czyli Don Casio. Bardzo fajna ponadgodzinna rozmowa, w której zostało poruszone wiele wątków, między innymi to, czy Prime MMA upadnie po tej gali, jeżeli będzie ona niewypałem. Twoje pytanie jest, czy jakby nie wyszła gala, no to jakby nie wyszła, to wiadomo, ale robimy wszystko, żeby wyszła. Ja wam tego życzę. Wydaje mi się, że... bardzo dobrze wyjdzie. Don Casio zrobił także, że oprócz niecodziennego pojedynku kobiety z mężczyzną, czyli pojedynku Ewy Piątkowskiej, pozdro młoda, z Push Barberem, pozdro, dojdzie także najprawdopodobniej do pojedynku z zawiązanymi oczami, a jeżeli nie na tej gali, to myślę o niej, aby zrobić taki pojedynek na następnych edycjach. Tu jeszcze myślimy nad jedną walką z zawiązanymi oczami. Zdradzę, pomimo, że jeszcze o tym nie mówiliśmy, ale kurwa, jak mi Bartosz Szuba, wspólnik, wysłał rosyjską, to tam... Cała hala, wiesz, to dla mnie też to było ciekawe.
Oprócz tego wyjaśnił, tak jak u nas w wywiadzie, co z walką z Arturem Szpilką i powiedział, że taka walka miała odbyć się w marcu, ale niestety Artur z walki się wycofał. W pewnym momencie doszło także do konfrontacji pomiędzy Szalonym a Don Casio, ponieważ Casiusz otwarcie skrytykował postawę Tomka w wielu kwestiach, między innymi kwestii likowania informacji, które dostaje gdzieś tam zakulisowo. Nawet nigdy. Uważam, że te likowanie to jest, bo to tak naprawdę ty chcesz przed fanami czy przed tymi kurwa widzami, o jaki jestem zajebisty, szalony, że powiedziałem wcześniej, ja uważam, że to jest bo psujesz im trochę biznes. Casio powiedział, że nie chciałby mieć takich osób jak Szalony Porter wokół siebie, ponieważ uważał, że pewne zachowania były bardzo niesmaczne. Okay. Ja nie mam nic do tego, ale, tylko ja się Tomkowi dziwiłem. Wyraziłeś się o tym. Tomkowi się dziwiłem, bo ja na przykład, ja takie jak ty osoby nie chciałbym mieć w swoim towarzystwie. Blisko. Materiał naprawdę ciekawy i materiał, który wyjaśnia wiele wątków, także z życia prywatnego Casiusza, także naprawdę wbijajcie i oglądajcie, bo myślę, że warto. I tak samo warto najprawdopodobniej będzie oglądać najbliższą galę Prime Ma 5, która już 1 lipca będzie się we Wrocławiu, ponieważ to, co działo się wczoraj na Zadymkach, przejdzie do historii i można chyba uznać wczorajsze Zadymki za najlepsze w historii. Co chciałbyś, moją żonę zamknąć w domu? Żebyśmy w depresji popadli? Najlepsze historie oczywiście pod kątem dymów, ale chyba nie najlepsze, jeżeli chodzi o treści, które były tam przekazywane, ponieważ granica na pewno została przekroczona. Ponieważ, jak pewnie wiecie, wczoraj doszło do konfrontacji pomiędzy Jackiem Murańskim, Pawłem Jóźwiakiem, a Redem na dokładkę, ale myślę, że Reda możemy w tej kwestii pominąć, chociaż pięknie wyjaśnił francuski pana Jacka. Nie udawaj, że coś mówisz po francusku, bo nic nie mówisz po francusku. Tylko tyle. No, a coup co to znaczy? Nie coup de mon, nie ma takiego coup de mon. Może idioci przekonwertowali to jakieś coup de mon. Bo słuchałem, jak odpowiadał temu... Co odpowiedział? Nic, nie ma słowa. Ale coup de mon, myślę, że najbliżej jest coup de main, czyli tak naprawdę pomoc, jak powiesz... Kto pyta, no, coup de mon. Nie kto Dobra. Pyta, tylko że na przykład po francusku, tak? J'ai la voiture qui est cassée, est-ce que je peux avoir un coup de main? Auto mi się zepsuło, czy mogę mieć pomoc? I początkowo wszyscy myśleliśmy, że pomiędzy panem Jackiem Murańskim a panem Pawłem Jóźwiakiem raczej za bardzo konfliktu nie będzie i będzie to bardziej pojedynek czysto sportowy, a dymy będzie generował pan Jacek gdzieś z innymi osobami. Tak chyba było to bardzo błędne myślenie, ponieważ ostatnia konfrontacja, czyli konfrontacja wczorajsza, pokazała, że naprawdę jest tam naprawdę bardzo mocny konflikt. Naprawdę, naprawdę, uwierzcie, dwa razy naprawdę coś znaczy. Mocne słowa padały zarówno z jednej, jak i z drugiej strony i na początku panowie wyjaśniali sobie kwestię słów, które powiedział pan Jacek wobec kobiety pana Pawła. No nikt nie robi z tego tajemnicy, że Ania będzie z tobą do ostatniego euro. Ale... Oczywiście według pana Jacka nic złego on nie powiedział. Zostawiam wam do opinii, czy jednak może było tam coś niestosownego. I tak samo wasze opinie o zachowaniu pana Murańskiego. Przeczytałam w internecie i raczej nie są one pozytywne, a zwracaliście tam między innymi uwagę na to, że wielokrotnie pan Jacek wczoraj przekrzykiwał swoich rozmówców i nie dawał im dojść do słowa. Ja wszedłem na twoje miejsce, zgadzam się, to jest mój... Bo mi dziecko! Więc innymi oskarżał Pawła Jóźwiaka o to, że nie okazywał on szacunku zmarłemu Mateuszowi Murańskiemu, kiedy to Jóźwiak tłumaczył, że to nieprawda i że darzył Matiego bardzo dużym szacunkiem. Internautom bardzo nie spodobało się to, że przy każdej możliwej okazji pan Jacek wyciągał śmierć swojego syna jako tarczę obronną, czy to w rozmowie z Pawłem Jóźwiakiem, czy także w rozmowach z innymi osobami, które do studia dzwoniły. Powiedziałeś, że Jacek Murański z żoną powinien zamknąć się w domu! Syna! Co chciałbyś? Żonę zamknąć w domu? Żebyśmy w depresji popadli? I w pewnym momencie w trakcie kłótni Jacek wystartował w stronę Pawła Jóźwiaka. Prezes Fan szybko się podniósł i był gotowy na wymianę ciosów, jednak ostatecznie żaden z nich tak naprawdę nie zamierzał się bić. Po chwili do akcji wkroczyła ochrona, jednak panowie wcześniej mieli chwilę na zaatakowanie siebie. I kiedy rywale zostali rozdzieleni, Jacek ponownie się odpalił i próbował wyrwać się ochroniarzowi z rąk. I wczoraj w programie Prime'u pan Jacek zapowiadał także film, który miał ukazać się i ukazał się dzisiaj na portalu Salon24, czyli jego wywiad ponadgodzinny ze Sławomirem Jastrzębowskim, w którym to rozmawiali o wielu tematach, m.in. o śmierci Mateusza, m.in. o freak fightach i innych konfliktach pana Jacka. Nie wszyscy jednak mieli tyle szczęścia i nie wszystkim było dane porozmawiać z panem Jackiem, ponieważ jak pewnie wiecie, na wczorajszych Zadymkach niestety za mnie wywiad z panem Jackiem prowadził nasz kochany Ciastek, któremu oczywiście, tak jak wczoraj pisałam, tak powtórzę dzisiaj, zostawcie ogromne serduszko. Je ne sais pas pourquoi, ale okej, spoko, może być. Ale tak serio, słuchajcie, i to apel do pana Jacka, jeżeli pan to będzie oglądał, albo może jakoś do pana dotrze. Panie Jacku, ja naprawdę zapraszam pana na rozmowę, bo uważam, że i do tego zaraz też przejdę, i to była też wasza opinia. Rozmowy, które pan prowadził, na przykład właśnie na Salon24, była okej, merytoryczna w pewnych względach, ale myślę, że potrzebuje pan konfrontacji z osobą, która będzie bezstronna. I ja ze swojej strony obiecuję, że nie będę pana atakowała, a jedynie chciałabym wyjaśnić z panem pewne kwestie, które wygłasza pan w internecie, ponieważ uważam, że jest bardzo dużo niedomówień i myślę, że taka rozmowa naprawdę mogłaby przynieść
coś dobrego. Także z tego miejsca, panie Jacku, serdecznie chciałabym pana zaprosić do nas do studia na rozmowę. Obiecuję, że będzie miło, merytorycznie i fajnie. Nawet jeżeli pan chce to, żeby tego materiału potem nie montować, możemy z tego zrobić live'a. Także takie moje oficjalne zaproszenie. I dlaczego o tym mówię? No mówię to właśnie dlatego, że chociażby po rozmowie z portalem Sound24, ze Sławomirem Jastrzębowskim, padło dużo komentarzy, że rozmowa widać, że jest dwóch kolegów. Pominięte zostały tematy bardzo kontrowersyjne, a sama narracja prowadzącego była dość przychylna w stronę pana Jacka. I jedna kwestia, którą poruszał wczoraj pan Jacek Morański w Zadymach i którą poruszył także w wywiadzie, czyli kwestia szczęki, którą szalony reporter miał na swoim filmiku, na swoim Instagramie. Zamówił szczękę z napisem z Murana i oczywiście przypadkowo wyszerzył się do całego świata. A mianowicie pamiętacie pewnie aferę, w której to kilka dni po śmierci Mateusza Morańskiego szalony reporter umyślnie czy nieumyślnie wstawił do sieci nagranie, w którym to paradował ze szczęką z napisem Jacka Murańskiego. I właśnie o tej szczęce wspominał wczoraj pan Jacek Murański. Wspomniał on, i tu cytat. Który kilka dni po śmierci mojego dziecka... To jest szalony reporter. To jest szalony reporter, Tomasz Matysiak. Kilka dni po śmierci mojego dziecka zamówił sobie szczękę, zresztą w barwach dokładnie takie, jak miał ostatnio nosił mój syn, tak, bo w tych barwach właśnie złoto-czarnych. Z napisem jebać Murana i tak się radował z powodu tej śmierci, tak nie mógł powstrzymać tych chorych emocji, że zapozował z taką uśmiechniętą facjatą, wyrażając radość po śmierci mojego syna. Otóż, panie Jacku, chciałabym wyjaśnić tylko tą kwestię, ponieważ napisałam do Tomka, szalonego reportera, czy mógłby mi dostarczyć jakiś dowód. I podkreślam, zaznaczył pan, że szczęka została zamówiona po śmierci pana dziecka. Jednak już teraz pokazuję wam nagranie. Jesteśmy, kochani. Ja przymierzam sobie i po prostu przyzwyczaiłem się do szczęki. Ale leży dobrze. I widzimy tutaj nagranie Tomka, który szczękę Tom już miał podczas gali Fame MMA 15, która odbyła się 26 sierpnia w Łodzi na Atlas Arenie. Także panie Jacku, szczęka nie została zakupiona po śmierci pana syna, tylko została ona zakupiona już w sierpniu tamtego roku. Myślę, że jest to jeden z elementów, który już chyba teraz wyjaśniliśmy i nie będzie pan miał podkładki do tego, żeby mówić, że Tomek cieszył się ze śmierci pana dziecka, bo była i jest to tragedia, która wstrząsnęła naprawdę nami wszystkimi. Także ten temat zamykamy, ale wrócimy jeszcze na chwilę do tej rozmowy, ponieważ zostało tam poruszone parę wątków, tak jak wam mówiłam. Między innymi wątek wynajętego mieszkania, o którym właśnie nagrywał kiedyś Łukasz z Antyfaktów. Pan Jacek wyjaśnił tam, że właściciel mieszkania chciał ugrać na śmierci jego syna parę tysięcy i wykorzystać słabość pana Jacka, ponieważ spisali protokół zdawczo-odbiorczy, a po tym fakcie dopiero właściciel dopisywał kolejne rzeczy, takie jak chociażby plama po oleju, za której usunięcie żądał kilka tysięcy, a których wcześniej w protokole nie było. Otóż gość odebrał moją dobrą wolę jako słabość. Po spisaniu protokołu, to ma bardzo duże znaczenie, po spisaniu protokołu, gdzie nie zostały wpisane żadne rzeczy, które by jeszcze dodatkowo miały rodzić jakieś skutki finansowe, zaczyna mnożyć żądania. Plama oleju, a to jakieś rzekome zniszczenia, których nie było. Nie było, no po prostu. Nagle mówi, słuchaj facet, a chcesz mi zapłacić tam 8 tysięcy? A nie, to wiesz co, to jeszcze 2, jeszcze 3, jeszcze 4. Wyjaśnił także, jak wygląda sytuacja z Nitro i powiedział, że na prośbę zaniepokojonych prokuratorów ujawnił tą sprawę, aby ruszyła. Otóż ja tutaj przyłączę się do tego apelu i wyrażę tutaj jakby prośbę zaniepokojonych prokuratorów z Wrocławia, zaniepokojonych wstrzemięźliwością apelacji wrocławskiej. Także tak jak mówię, jeżeli chcecie, to zachęcam, żebyście posłuchali, co pan Jacek ma do powiedzenia. A ja jeszcze raz z tego miejsca zapraszam panie Jacku tutaj na rozmowę do studia. Myślę, że naprawdę może być ciekawie. A już niedługo równie ciekawy i równie głośno może być o jednym z zawodników Prime MMA, czyli o Łukaszu Karpińskim. Łukasz Karpiński, czyli zawodnik Prime MMA, który już 1 lipca miał pierwotnie stoczyć swój pojedynek z Sonikiem Valerianowem. Finalnie jednak po komplikacjach Sonik nie dogadał się z federacją Prime i walka ich została odwołana, a w miejsce Sonika wskoczył De Carpi. Także wiecie, jak to jest, mordo, daj spisać pracę domową, spoko, tylko coś tam pozmieniaj. A tak na serio, De Carpi, czyli Damian Kasprzak, czyli osoba, którą większa część widzów może znać m.in. z tego, że jest on trenerem, a prywatnie także narzeczonym Wiktorii Aroniewskiej, czyli jednej z zawodniczek Federacji Femme MMA. I teraz na 9 dni przed pojedynkiem Damian skakuje na zastępstwo i naprzeciwko niego najprawdopodobniej do walki stanie Łukasz Karpiński. A mówię tutaj najprawdopodobniej, ponieważ wobec Łukasza zostały postawione bardzo mocne zarzuty. Jeżeli nie wiecie, na Łukasza od jakiegoś czasu w internecie wstawione są filmiki, w których
to różne dziewczyny mówią o tym, że stosował on wobec nich przemoc fizyczną czy psychiczną oraz posądzają go o różne inne karalne czyny. I ostatnio kolejna osoba dołożyła swoją cegiełkę, a mianowicie jest to Adam Bysiek. W komentarzu pod postem zwrócił on uwagę na to, że wobec Łukasza już najprawdopodobniej niedługo zostaną podjęte kolejne kroki prawne, tym razem za pobicie 3 kobiet. Zdradził, że ostatnio w komisariacie w Warszawie zostały zgłoszone 2 zawiadomienia o możliwości popełnienia kolejnych przestępstw przez, tu cytuję, damskiego boksera Łukasza Karpińskiego. Pozwoliłam sobie skontaktować się z panem Adamem i oto co od niego otrzymałam. Dziennikarz dodał także, że oprócz tych zarzutów ma on na swoim koncie zarzut m.in. za pobicie kierowcy Bolt, czy także za handel narkotykami na terenie województwa mazowieckiego. Zostawiam wam wszystkie informacje, które uzyskałam od pana Adama i oczywiście zaznaczam wam, że jest to tylko punkt widzenia jednej ze stron. Także jak widzicie, naprawdę bardzo mocna sprawa i dajcie znać, czy według was po tych oskarżeniach, które są i po oskarżeniach, które już wcześniej padały w stronę Łukasza, taki zawodnik powinien dostać szansę walki na prime match, czy raczej powinien zostać usunięty z życia publicznego. I mówię, zaznaczam, że jest to tylko i wyłącznie jedna ze stron i na odpowiedź Łukasza na razie musimy poczekać. Także takie grube tematy dzisiaj. Myślę, że pewne kwestie sobie wyjaśniliśmy, pewne kwestie sobie dopowiedzieliśmy. Dajcie znać, jak wam się podobało. Zostawiajcie oczywiście te łapki u góry i suby, czyli standardowa gadka. No i słuchajcie, widzimy się w kolejnych newsach, ale które już będą raczej po gali prime MMA, ponieważ ten tydzień zapowiada się teraz naprawdę bardzo ostro. Czwartek, piątek, sobota jesteśmy na prime we Wrocławiu. Niedziela wracamy i robimy dla was kolejne materiały, także oglądajcie nas, śledźcie. No i co? Ja wam naprawdę bardzo dziękuję za to, że jesteście. Uwielbiam was, kocham, trzymajcie się. Cześć!